Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest to drugi odcinek przekładania silnika w moim gruzie. Dzisiaj sobie zobaczycie mniej więcej, jak to chodzi, może jak to jeździ. W poprzednim filmie fragment się urwał normalnie jak reklamy na Polsacie, no ale tak miało być, żeby się byli zaciekawieni tym, jak to po prostu będzie chodzić i jak to będzie działać. W tym odcinku raczej się nie poślizgamy, bo za bardzo nie ma gdzie. Są niestety straszne roztopy i nawet miejscówki, w których dałoby się poślizgać, są zawalone lodem i nie idzie tam nawet przejechać. Dzisiaj wspomnę też o jakichś kosztach tego swapu i czy jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Nie, no ogólnie powiem wam szczerze, fajnie to wyszło, no ale zaraz to sobie sami po prostu ocenicie. No to co, zapraszam was na seans, a ja lecę dograć resztę materiału, więc widzimy się za jakieś 4 minuty. Mało miejsca tutaj mam. To jest najgorsze, powiem wam szczerze. No dobra. Jest na luzie. Jest sztrum. O, słyszycie, pompa chodzi. No i zobaczymy. Więc z tego nie ma kurde piłować, bo nie ma podmiotu tej chłodnicy. Tak na moment można go odpalić, nic mu się tam naprawdę nie stanie. Jest gitara, kurwa. Nic, odpalam wam ten lapsa i idę składać przód, bo bym kurde jeszcze dzisiaj nim wyjechał. Chociaż wiem, że to raczej niemożliwe, ale trzeba spróbować przynajmniej. Także lecimy z timelapsikiem. No więc tak, przeszczep się udał, trochę brudny jestem. Przeszczep się udał, samochód odpala. Tutaj pod maską już mam temat tak jakby ogarnięty prawie do końca. Zalałem sobie płyn do chłodnicy, tutaj różne inne takie pierdoły porobiłem, także pod maską jest prawie skończone. Tego akusa, no wiadomo, chciałbym przenieść do bagaja, no ale to zobaczymy. No i przede wszystkim chciałbym zmienić ten filtr, ale tu przyjdzie na to czas. Myślę, że za jakiś czas się za to wezmę. I jest jedna rzecz, a mianowicie to jest filtr węglowy, no i będę musiał coś pomyśleć i prawdopodobnie go wyrzucę i zaślepię tutaj w przepustnicy, bo tam jest taki wąż i on sobie tam do środka wchodzi, żeby ten samochód nie falował na obrotach. Wszystko się ładnie zamyka, jak trzeba. Spasowane też jakoś jest. Młody tam ogarnia temat szyby prawej, bo się spierdzieliła. I zaraz idziemy do wydechu. Zobaczcie tutaj końcóweczka jest z remusa. Gada fajnie, zaraz go będziemy odpalać, to sobie zobaczycie. Albo bardziej usłyszycie. Idziemy do kanału. Ogólnie, jeżeli nie wiecie, to jest japoński wydech. Zaraz wam pokażę firmę. Mamy tutaj od samego początku do samego końca jedną długą rurę. Jest to japoński wydech marki Katanima Sport. Tak to wygląda. Drze japę ogólnie niesamowicie. Kurwa, moje spawy są ogólnie ideolo. Ideolo, pięknie asmarkane. Pięknie to wygląda. Majster byłby zadowolony. Wszystko już tutaj na dole chyba mam porobione. Także przydałoby się go odpalić, tego sztrusla mojego. Jeszcze trzeba z tego kanału wyjść. Ojejku. W ogóle zobaczcie, ile sadzy wypluł samochód. Gdzieś ten wydech stał długo, się tam coś nazbierało. Jak go odpaliłem, to kurde, jak parsnął. Masakra. Chłop poszedł spać, trzeba go stanu zabrać, żeby go kurde nie przestraszyło auto. Dobra, ja zabieram kota i zaraz was tutaj postawię i sobie zobaczycie. Takie życie w Gruzie, ta,
No i dobra, zrobimy małego test rajda. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać i że ta kamera mi tutaj kurde nie spadnie, bo stoi aparat pod szybą. Kurde, Wunderbaum mi tutaj będzie się gibał. Powiem wam tak, ogólnie samochodem jeździ się troszeczkę inaczej niż jeździło się z tamtym silnikiem. No bo ten wiadomo jest cięższy, trochę bardziej ciąży na tym przodzie, no inaczej się ten samochód prowadzi, inaczej naprawdę. Mam takie odczucie, że jest troszeczkę mniej zwrotny. W poślizgu się prowadzi dosyć podobnie, chociaż też potrafi być nieprzewidywalny trochę. Myślę, że tutaj też duże znaczenie ma zawieszenie, które tutaj jest. Strasznie takie kanapowe i to myślę ma bardzo duży wpływ. No to co, pogadamy teraz troszeczkę o kosztach. Więc tak, na początek, jeżeli myślicie, że swapowanie silnika to jest tylko i wyłącznie sam silnik i nic więcej, no to się kurczę grubo mylicie. Jak już się wymienia silnik, no to trzeba było pamiętać o różnych olejach, płynach i innych pierdołach, więc to trzeba było dokupić. Także sam silnik kosztował 1000 zł na palecie. Była to trochę niewiadoma, ale jakoś udało się. Nie był to strób, bo taki miałem przeczucia. Silnik 1000 zł. Do tego musicie sobie doliczyć oleje. No już wiadomo, jeżeli weźmiecie najtańszy olej, no to zapłacicie, nie wiem, kurde, stówę. Ja postanowiłem, że kupię jakiś lepszy olej, więc on tam kosztował w okolicach 200 zł. Tym bardziej, że do tego silnika wchodzi 6,5 litra, z tego co dobrze pamiętam. Także ja kupiłem sobie jakiegoś Valvoline'a 550 syntetycznego, żeby tutaj już nie dziadować. Tym bardziej, że po prostu ten samochód będzie do upalania, jeżeli będą już do tego warunki. Także już mamy 1250 zł. Chłodziwo miał jakieś okolice 5 dyszek, gdzieś to wyszło. Wymieniłem jeszcze pasek PK, filtr oleju, poduszki pod silnik, pod skrzynię. Tu już mamy prawie 1400 zł. Sprzęgło od razu sobie zrobiłem, wiadomo, wymiana tarczy na kewlar, obicie kewlarem tarczy takiej jak ta, którą miałem, to był koszt 150 zł, plus łożysko oporowe, to jest jakiś tam, jakieś 5 dyszek chyba za to łożysko było. Prawdopodobnie są tutaj jeszcze jakieś koszty, które ominąłem, ale tak to mniej więcej tutaj wygląda. I powiem wam jedno, ja tutaj wielu rzeczy jeszcze nie zrobiłem tak naprawdę i te rzeczy powinny być zrobione, żeby ten swap był jakby skończony. A i zapomniałem o wydechu, końcówkę wydechu miałem, dostałem za flachę, którą jeszcze muszę zawieść. Samą rurę, sama rura gdzieś jakieś 5-6 dyszek. No i portki wydechowe, bo te z 1.6 nie będą pasować. Pomimo tego, że dostaniecie silnik z kolektorami, to musicie jakoś tę rurę wydechową wyprowadzić w dół, więc trzeba było dokupić portki wydechowe. I to był kolejny koszt i to mnie szarpnęło na jakieś 200 zł, z tego co dokładnie pamiętam. Przeprogramowanie komputera, 100 plus dwie wysyłki po 20 zł, no to 140 zł, tak mniej więcej. Jakoś tak to wychodziło. Także miał być tylko głupi swap, a zrobiło się kupa kasy tak naprawdę. W sensie jakoś strasznie dużo też nie, bo ja się tego wszystkiego spodziewałem, tych kosztów jakichś pobocznych. Bo gdzieś tam przeanalizowałem ten cały temat na różnych forach, jakichś tam od BMW. Także tak to mniej więcej tutaj u mnie wyglądało. No i tak jak powiedziałem, to jeszcze nie jest wszystko skończone. Tam parę osób mi pisało, dawaj normalnie, nie ma co tam gadać, trzeba od razu ładować 2.8. Tylko że pamiętajcie, 2.8, za samą 2.8 głupie w tych czasach, chorych, bo tak naprawdę teraz 2.8 jakoś trudno dostać, a 2.5 też bez sensu wsadać. To samo 2.8 to jest jakiś koszt, kurde, 3000. Takie, ja mówię o takim zdrowym motorze, już nie o jakimś takim parchu zajechanym. To jest jakiś koszt mniej więcej 3000. Teraz tak, wrzuciłem sobie tutaj ten cały silnik i żeby zrobić swap na 2.8 wystarczy tak naprawdę zostawić osprzęt praktycznie cały i przełożyć sam goły słupek. Więc to jest według mnie dobry deal.
I teraz jak będę chciał sobie wrzucić 2.8, to po prostu sobie kupię sam słupek goły i po prostu to przerzucę. No i prawdopodobnie bym do tego dorzucił od razu sobie kolektor od 2.5 non-vanosa. Dobra, teraz wam, teraz bez zbędnego pierdzielenia głupot powiem, pokażę wam mniej więcej jak to tutaj się odpycha, postawię gdzieś kamerę na zewnątrz i sobie zobaczycie. Jesteśmy na autobanie w Niemczech, tak zwany Nordschleife, strefa bardzo południowa. Ale kurde, wieje, masakra. Kle, 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 jak normalnie, jak pociąg. I ten zapaszek mielonej gumy, mielone. Szkoda, że nie mam GoPro na głowę. No więc co, tak to wyszło. Myślę, że to była naprawdę bardzo fajna przygoda. Pierwszy raz udało mi się coś takiego zrobić, więc jestem z siebie zadowolony. Myślę, że jeszcze takich parę projektów na pewno powstanie. Taką mam nadzieję przynajmniej. Powiem wam szczerze, że przy autach też się fajnie grzebie. Jeżeli nie mieliście nigdy okazji, to naprawdę warto spróbować, bo daje to tyle samo satysfakcji, co motory, a może nawet i więcej. Pewnie spytacie się mnie, czy opłacało się robić swapa. Pewnie, że się opłacało. Powiem wam szczerze, to jest kurde naprawdę fajna opcja. Myślę, że teraz śmiało będzie podnosić dwójkę albo nawet trójkę na suchym, także będę mógł sobie latać i ślizgać się nawet na suchym gdzieś tam na jakimś placu czy na torze bez obaw, także z tego jestem mega zadowolony. Zostało nam trochę roboty przy tym gruzie, mianowicie muszę tam zajrzeć pod spód, bo jest tam parę dziurek po zimie, wiadomo się zrobiło, tego upalania trochę było, więc parę jakichś tam nalotów rdzy trzeba zrobić i to załatać. Też jedna rzecz jest do zrobienia przy stabilizatorze, ale to już mam reperaturki pokupowane, także trochę zabawy takiej lakierniczej i blacharskiej będzie. Ja też nie jestem jakimś takim blacharzem czy lakiernikiem, więc będzie trochę z tym zabawy, ale myślę, że damy radę, kurde. Co do tego przyspieszenia na końcu filmu, to myślę, że od 0 do setki to ma w jakieś 9 sekund mniej więcej, także przyspiesza dosyć fajnie, powiem wam, fajnie się tym autkiem póki co jeździ. Myślę, że poupalać to pojedziemy za niedługo, musiałbym mieć trochę utwardzony zawias i hydrołapę, bo powiem wam szczerze, na miękkim zawieszeniu nie da się po prostu na suchym latać, to jest tragedia. Ten samochód jest taki oporny, że no słabo się po prostu lata, no słabo. To jest kanapa wtedy, a nie driftowóz. Pytacie mnie jeszcze w komentarzach, kiedy WSK, kiedy Komar, kurwa piston, dawaj mi te PRL-e. Co do Komara, nie wiem, na razie tam nie chce mi się za bardzo zaglądać. Pewnie coś tam pogrzebie, ale nie daję jakby gwarancji, że niedługo coś się pojawi. Co do WFM-ki, no to chciałbym ją tam ruszyć, bo jest jedna rzecz tam do zrobienia, mianowicie trzeba było zrobić szparunki na baku i błotnikach, no i na narzędziówkach, także trochę tam roboty jest. Będę musiał kupić sobie te takie farbki do malowania szparunków i chyba kalkomanie, tak to się chyba nazywa, a potem sobie pomalujemy to wszystko klarem. Także to będzie na pewno do roboty i to się pojawi na kanale. No to co, wszystko już wiecie, ja wam mniej więcej tutaj wszystko objaśniłem. Dziękuję wam za dotrwanie do końca tego odcinka. Jeżeli podobało się, to możecie zostawić lajkacza, jakiegoś suba, no i komentarz dla zasięgu. A ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć. A no i wbijaj mordką na naszego Facebooka i Instagramka. Hello!